Na początku XV wieku, po ponad 60-letnim spokoju zapoczątkowanym przez Kazimierza Wielkiego, zaczęły się kolejne walki z Krzyżakami, których punktem kulminacyjnym była Wielka Wojna. Jednym z punktów zapalnych była propozycja Zygmunta Luksemburskiego, króla Węgier, dla Jagieły o sprzedaży nowej marchii, czyli inaczej marchii brandenburskiej. Jeżeli ktoś się przestraszył nowego pojęcia, to informuję, że nie jest nowe i zapraszam do tego filmu. Niestety w międzyczasie przyleźli Krzyżacy i wyłożyli więcej pieniędzy i to oni zgarnęli ten teren w 1402. To była bardzo niekorzystna dla nas sytuacja, ponieważ zakon zagrażał nam od tej pory już nie tylko na północy, ale również i na zachodzie. Do tego akurat przypadkowo tamtędy, nigdzie indziej, tylko tamtędy przebiegał szlak łączący Niemcy z państwem krzyżackim. Rok wcześniej na Żmudzie wybuchło powstanie antykrzyżackie, które zapoczątkowało wojnę Litwy z zakonem. Król Polski Jagiełło do tej wojny jako tako się nie włączył, udzielił tylko dyplomatycznego wsparcia swojej ojczyźnie. Wojna ta zakończyła się w 1404 pokojem w Raciążu, czy tam Raciążku, w sumie już cholera wie, bo gdzie byście nie weszli, będzie albo tak, albo tak. Kto wygrał? A nikt, bo walki skończyły się serią porażek Krzyżaków i była to pierwsza ścisła współpraca Polski i Litwy po Unii w Krewie, ale nie przyniosło to niestety rozstrzygnięcia o Żmudź, do której prawa Krzyżaków zostały potwierdzone. W 1409 miało miejsce kolejne powstanie na Rusi przeciwko Krzyżakom. Oczywiście Litwini wsparli Żmudzinów. Żeby nie było, Żmudzini nie są osobnym narodem. To takie bardziej plemię sprzed zjednoczenia Litwy, tak jak u nas przed chrztem byli na przykład Polani albo Wiślanie. Wtedy do Malborka, stolicy państwa zakonnego, podbili polscy posłowie i powiedzieli wielkiemu mistrzowi Urlichowi von Jungingenowi tak. Panie, pan wypowiadasz wojnę Litwie, to wypowiadasz też nam. I sobie poszli. Pewni siebie Krzyżacy wypowiedzieli nam formalnie wojnę 6 sierpnia 1409. To był początek wielkiej wojny z zakonem. Krzyżacy niesieni chwilą podpalili się jak magnes w tlenie, pierwsi przekroczyli granicę, zajęli Dobrzeń i Bydgoszcz. Reakcja Jagieły i Witolda wyglądała mniej więcej tak. Tylko spokojnie, mamy dużo czasu. Za to efekt tak. Atak! Pusta bramka, gol, gol, 31 do 30 dla Polski! Nasze wojska zebrały się dopiero w połowie września i dopiero równo 2 miesiące po wypowiedzeniu wojny odzyskaliśmy Bydgoszcz. Okazało się wtedy, że żadna strona nie przygotowała się do walki na dłuższą metę, więc przystaliśmy na dosyć długi rozejm. Do 24 czerwca 1410. Co jak co, ale na pewno nie można powiedzieć, że którakolwiek ze stron w tym czasie próżnowała. Oczywiście z obu poszła akcja propagandowa na całą Europę Zachodnią, w całej Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim zarządzono wielkie łowy, żeby mieć co jeść na wojnie, werbowano oddziały, nie tylko lokalne, ale też na przykład Czechów, Tatarów, Rusinów, Węgrów czy nawet Mołdawian. Praktycznie cała Europa Środkowo-Wschodnia szła do boju z Krzyżakami pod wodzą Witolda i Jagiełły. W czasie rozejmu bezstronnie spór miał rozstrzygnąć król czeski, ale wiadomo jak w średniowieczu ta bezstronność wyglądała. Panie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za korzystny wyrok, będą mieli korzystny wyrok. Jak nie trudno się domyślić, korzystny wyrok zapadł dla Krzyżaków, ale nasza strona tego wyroku nie uznała. Dlaczego nie uznajecie wyroku naszego bezstronnego sędziego? A dlaczego wy nie uznajecie chrztu Jagieły w obrządku zachodnim, czyli również waszym? Wracając do wojny, to zaraz po zakończeniu rozejmu Jagiełło i Witold stwierdzili, żeby się z nimi nie pierdzielić, tylko od razu im trochę spenetrować ziemię. Już wcześniej przygotowali prawdopodobnie największe przedsięwzięcie tego typu ówczesnej Europy, jak nie świata, mianowicie most pontonowy na Wiśle. Bo był taki zasadniczy problem, że żeby wkroczyć do państwa zakonnego, to trzeba było przejść przez Wisłę. Można to było zrobić pod Zamkiem Świecie, ale to było z powodu mocnego ufortyfikowania tego zamku mało możliwe. Z tego względu na szybko postawiliśmy sobie most, o którym Krzyżacy mieli się nigdy później nie dowiedzieć. I jak powiecie, że się nie dowiedzieli, to nikt wam raczej z dupy jesieni średniowiecza nie zrobi, ale koniec końców musieli się dowiedzieć, bo zakon krzyżacki istnieje do dziś. Było to w okolicy Czerwińska nad Wisłą i właśnie tam siły polskie połączyły się z litewskimi. Swoją drogą legenda głosi, że ten most wybudowano w Walone pół dnia, a przeprawialiśmy się przez 3. Załoga Zamku Świecie, jak zobaczyła płonące wioski wokół, to się zesrała. A! To niemożliwe! Tu jakaś magia albo jacyś bogowie! Przez kolejne parę dni robiliśmy trochę wała Krzyżaków, którzy zamiast siedzieć w swoich twierdzach, wyszli do nas w pole i chcieli wykorzystać jakieś cienkie przesmyki pomiędzy jeziorami i bagnami, bo było ich 2 razy mniej niż nas. W końcu 15 lipca 1410 stawiliśmy się w zaroślach pod wsią Grunwald. Jeżeli jesteście Polakami w wieku przynajmniej 10 lat, to absolutnie nie ma żadnej możliwości, żeby słowa Grunwald 1410 nigdy wam się nie przewinęły. Myślę, że nie ma sensu tutaj pierdzielić o przebiegu bitwy, po prostu powiedzmy o kilku rzeczach. Pierwsza, Krzyżacy z rana tego dnia mogli nas wyciąć dosłownie w pień, ale tego nie zrobili, bo my siedzieliśmy w luźnych zaroślach, a oni myśleli, że to las. W lesie by nie zaatakowali, ale w luźnych zaroślach już jak najbardziej.
Po drugie, Jagiełło z Witoldem po raz kolejny porobili Krzyżaków w Jucha, bo specjalnie czekali do pory największej spiekoty, żeby oni się tam pocili w tym otwartym polu, a my mieliśmy wywalone jajca w zacienionych krzakach. Po trzecie, nastrój w naszym obozie z poprzedniego wieczora mógł wyglądać tak. Jak wygramy, to się schlamy, jak przegramy, to się schlamy, jak zremisujemy, to się na wy. Ale nie wyglądał, bo Jagiełło zajomał naszym wszystkie flaszki. Jak mówiłem, nie interesuje nas sam przebieg bitwy. Pamiętajcie tylko najsłynniejszego polskiego rycerza Zawiszę Czarnego, który był obecny pod Grunwaldem. W opisie znajdziecie jeszcze kilka nazwisk. Oczywiście nie trzeba nikomu mówić, ani dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, jeżeli powiem, że bitwa została przez nas permanentnie wygrana. Zginął w niej wielki mistrz krzyżacki Urlich von Jungingen. Dzisiaj na polach Grunwaldu możecie znaleźć takie upamiętnienie. Ja to miejsce odwiedziłem w 2019. Po tej bitwie nagle cała Europa zobaczyła, jak ci dwaj pogańscy, oczywiście według krzyżaków władcy, sprali im dupę w ich własnym państwie. Po wygranej przez nas bitwie, kto z krzyżaków sobie przeżył, to sobie przeżył. Jagiełło i Witold jeszcze potem szli na Malbork, dostając po drodze bez walki praktycznie wszystkie zamki krzyżaków. Malbork, jak na takiego kalibru twierdzę, był nie za bardzo do zdobycia. Nasze wojska dotarły pod te warownie 25 lipca i przez najbliższe 2 miesiące Malbork był odcięty od świata, ale niestety nam nie wyszło, bo nasze wojska to była głównie konnica, która nie za bardzo mogła zdobyć jakąkolwiek warownię. Dodatkowo spora część to było pospolite ruszenie, czyli jeżeli nie pamiętacie, to polegało ono na tym, że jak się szykuje wojna, to każdy zdolny do noszenia broni szlachcic czy mieszczanin bierze broń i idzie na wojnę. Ta część wojska chciała jak najszybciej wrócić z łupami do swoich posiadłości. Koniec kampanii był taki, że w końcu i główne siły razem z Jagiełłą sobie poszły, przestraszone wieściami o ataku z południa przez Luksemburskiego, ale to, jak się potem okazało, była nieprawda. Do krzyżaków szła też pomoc z Rzeszy, ale ta pomoc była na tyle beznadziejna, że rozbiło ją nieliczne polskie oddziały pod Koronowem 10 października 1410. Kilka miesięcy później, 1 lutego 1411, zawarliśmy z krzyżakami pokój w Toruniu, zwany też pierwszym pokojem w Toruniu, bo był też drugi. Na jego mocy Żmudź wróciła do Litwy, ale tylko do śmierci Jagiełły i Witolda, do tych małych książątek mazowieckich trafiły zastawione wcześniej ziemie, no i krzyżacy mieli nam zapłacić 100 tysięcy kop groszy praskich odszkodowania. I to jest dosyć mało w porównaniu do zwycięstwa odniesionego pod Grunwaldem. Oczywiście osiągnięto cele zakładane przed wojną, ale raczej nikt się nie spodziewał takiego pogromu w bitwie i spokojnie można by było zrobić więcej. To na koniec jeszcze na szybko konflikty z zakonem przez najbliższe 20 lat, które właściwie nie wiem, po jaką cholerę są w takiej objętości w programie, bo nie są tak ekscytujące jak Wielka Wojna, no ale już dobra. A więc po Wiktorii Grunwaldzkiej polscy możni stwierdzili, że jak już odzyskują, to odzyskują i teraz to zażyczyli sobie Pomorza, Chełmna i ziemi Michałowskiej. Jak pamiętamy, w 1413 zawarliśmy z Litwą Unię w Chorodle, gdzie ostatecznie ukształtowały się nasze stosunki i wtedy to powiedzieliśmy krzyżakom, że my to chcemy właśnie te ziemie. Jak się można domyślać, krzyżacy z chęcią nam je oddali i jeszcze wyprawili ucz. Tak naprawdę to nie! Jak się można domyślać, krzyżacy nam odmówili, więc w 1414 wybuchła kolejna wojna zwana Głodową, ponieważ tym razem krzyżacy już się zamknęli w swoich twierdzach i dawać Polacy i Litwini najeżdżać nas, czekamy w tych swoich twierdzach. Ten konflikt miał rozstrzygnąć sobór w Konstancji, ale żadnym, absolutnie żadnym zaskoczeniem nie będzie dla nas, co następuje, albowiem nikt nie doszedł do wspólnego porozumienia. Na tym soborze reprezentował nas na przykład właśnie ten słynny rycerz Zawisza Czarny. To tak jakbyśmy dzisiaj wysłali na przykład Lewandowskiego, czy późniejszy biskup Zbigniew Oleśnicki. O nim jeszcze będziemy słyszeć. Zaraz potem miała miejsce kolejna wojna, która działała podobnie jak głodowa, ale już tak nie nazwana. Najeżdżaliśmy zakon w 1419, 20 i 22 roku. Podpisaliśmy wszyscy trzej, czyli my, krzyżacy i Litwini, jakby ktoś zapomniał, traktat nad jeziorem Mełno, to jest koło Grudziądza, w 1422. My dostaliśmy wtedy tylko jakieś popierdółki w postaci trzech osad przygranicznych, ale za to zakon zrezygnował już z tej Żmudzi. Na dobre. Hurra! Na przełomie lat 20 i 30 XV wieku zbudował się brat Jagiełły Świdrygiełło. Przyłączył się do krzyżaków i w 1431 siły krzyżacko-świdrygielskie najechały Kujawy i Wielkopolskę. My rozdupiliśmy ich pod Dąbkami. 2 lata później zorganizowaliśmy z husytami odwet. Husyci to byli zwolennicy takiego preprotestanckiego czeskiego reformatora religijnego Jana Husa.
Najechaliśmy po Morze Gdańskie, gdzie bogaczów z torbą puściliśmy i nędznie rozproszyliśmy, a krzyżacy musieli podpisywać pokój. Dwa lata później oddziały z Infland, czyli obszarów obecnej Łotwy i Estonii, które wcześniej należały do krzyżaków walczące wespół ze Świdrygiełą, poniosły ostateczną porażkę w bitwie pod Wiłkomierzem. Zawarliśmy wtedy formalnie wieczysty pokój, w którym nie otrzymywaliśmy żadnych ziem, ale naprawdę potężnie zabezpieczyliśmy północną granicę. Krzyżacy obiecali już w przyszłości nie uciekać się ani do papieża, ani do cesarza, jednak wiadomo jak to z tymi zobowiązaniami jest. Zresztą to się okaże, bo szczerze nie wiem, nie czytałem następnych tematów. Wielki książę Witold zmarł 27 października 1430 w swoim zamku w Trokach na Litwie, byłem, przekazując tytuł wielkiego księcia litewskiego Jagiellę. On zmarł 1 czerwca 1434 w Grudku, pozostawiwszy dwóch synów, Władysława i Kazimierza. O nich w następnych odcinkach. Dzięki, cześć.